Cześć kochani, witam Was po dłuższej, bardzo dłuższej przerwie na moim kanale. Tych, którzy są pierwszy raz, to miło Was widzieć i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Szybka, w roli szybkiego wyjaśnienia, wiem, nie było mi bardzo długo i tutaj na blogu, w pewnym momencie nawet na social media też zamilkłam, ale mówię, no to już niestety mówiłam Wam, że po prostu będzie taka przerwa, muszę ogarnąć wszystko, wziąć. Że nie tyle wziąć się garść, co po prostu wszystko ze spokojem ogarnąć to, co się dzieje. Wiecie, przemyślenia, przemyślenia i wracam do Was i stwierdzam, że jakoś nie, brakuje mi rozmowy do kamery, zdecydowanie. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć, co się działo, dlaczego taka przerwa była i tego typu, to dajcie znać, to najwyżej nagramy po prostu taki trochę gadany filmik, ale nie usiądę i nie będę gadać, bo to będzie zbyt nudne. Albo Q&A, albo po prostu może przy okazji jakiegoś makijażu, coś wymyślimy, ale to mówię, dajcie znać. Mój naturalny glow, prawie nic nie ma, przyznaję się, ale no, wszystko co mam teraz w domu, to jest po prostu dla mnie za jasne. Nawet podkłady mam chyba dwa i dwa są za bardzo pomarańczowe, ale nie o tym teraz. Dzisiaj zapraszam Was na moje odkrycia wakacyjne, czyli odkrycie marki miesiąca lipiec i sierpień. Stwierdziłam, że taki filmik musi się pojawić, zdecydowanie musi, żebyście wiedzieli, co tak naprawdę zachwyciło mnie w ciągu tych 2 miesięcy. I nie przedłużając, zacznę po prostu od pielęgnacji, bo taki mały koszyczek się zebrał. Jeśli chodzi o pielęgnację, to na pewno coś, co stało się moim bardzo dziwnym, może nie tyle dziwnym odkryciem, coś, czego nie spodziewałam się, że w ogóle będę kupuję, użyję i będę się tym zachwycać, czyli płyn dwufazowy marki Niva. To jest ten Niva dwufazowy płyn do demakijażu oczu. On pielęgnuje rzęsy, akurat tego nie zauważyłam, ale ja się zaopatrzyłam w tusz wodoodporny. I nie uznaję tarcia. Też mój demakijaż musi być szybki, więc postanowiłam zaopatrzyć się w płyn dwufazowy, że ziaj nie uznaje, bielena mi się nigdy nie sprawdziła. Wiecie, coś, co ja potrzebuję na już, coś, co wiecie, ma mi od razu zadziałać i wiem, że wtedy miałam daleko do po mój płyn z Lancôme, czy właśnie ten z Douglasa. One mi się sprawdzały genialnie, miałam za daleko, więc sięgnęłam po Nivę i powiem Wam, że jest wow. Jest sztos, bo naprawdę mam ekstrakt z bławatka chociażby, ale mówię rewelacyjnie, jeśli chodzi o zmycie właśnie tuszu, w ogóle tuszu wodoodpornego. No naprawdę na resztę twarzy ja mam po prostu swoje płyny. Poczuwałam coś stricte do oczu i on genialnie. To jest chyba drugi płyn z Nivea, który mi się sprawdził. Aż dziwne. Jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, wiem, że Maxi na swoim kanale, też nie pamiętam, wybaczcie, nie rejestruję takie rzeczy. W swoim filmie, wybaczcie, pokazywała płatki pod oczy, które jej się sprawdziły. I ja wiem, że po dłuższym czasie, wiem, że one były wyprzedane, standardowe, jak Maxi coś poleca, no to tak zawsze jest. I mi kiedyś w ręce wpadły, bo czułam, wiecie, też jakieś płatków kolagenowych. Płatków pod oczy. No i trafiłam na tą markę Pathology Flashback. I to są te nocne z retinolem, arniką. Tak, arnika. Kora. Ekstrakt z kory. Z kory. Zestrzelcie mnie, bo nie pamiętam. Co jeszcze? Z jakiej kory? Tu mamy też peptydy. Tu tak naprawdę, jeśli chodzi o te płatki, no są każde. Dlatego, że nie wiedziałam, że jest instrukcja obsługi. Każdy jest w ten sposób zapakowany. I tu jest taki plastik, na który one są nałożone, więc jeśli chodzi o ich aplikację, super. Wiem, że jest też ten duże opakowanie. Ono w Sephorze ponad 100 wiem, że kosztuje i tam jest chyba 30 płatków, bo tu mamy 5. Powiem Wam, że je kupiłam 5 na próbę i się zachwyciłam. Muszę dorwać po prostu tą dużą, bo one wtedy są w takim słoiczku. Jest ich więcej i wygodniejsza forma też użytkowania, chociaż te na przykład zabrałam ze sobą na wakacje. Więc to też na przykład mi się genialnie sprawdziło. W ogóle widzę swoje poznawcie. Wybaczcie,
odrósł od ślubu. Dobra, nawet tego nie komentuję, ale nie chciałam wam się pokazywać bez. Więc wracając do płatków, no powiem wam, że super. Bo nie mamy typowo na takim płacie bawełnianym, tylko że to jest na, może nie jakiejś folii, wiecie, taka guma żelatynna, coś co większość, coś co jak jest mokre, to trzeba uważać, bo ono spływa. Przypomnę sobie, bo uciekło mi teraz słowo, widzicie, ja już nie ogarniam jak to. No i na przykład one się rewelacyjnie sprawdzają na noc, bo tu mamy dużo składników aktywnych, też niwelują cienie, jeśli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe. Ja ich nie używałam noc w noc, więc tu wam nie powiem, czy się sprawdza, czy nie. Widziałam, że te zmarszczki są minimalnie płytsze, ale to widzicie. To ja po prostu zauważyłam po jakimś czasie. Nie wiem, prawdopodobnie to spowodowane tymi płatkami, bo akurat kremu pod oczy żadnego nie używałam, więc może to jest właśnie powód. Kolejna rzecz, która tak naprawdę zachwyciła mnie, znaczy zrobiła na mnie minimalne wrażenie, takie okej, okay, przed wakacjami, a na wakacjach uratował mi, może nie 4 litery, tylko uratował mi bardziej dekolt, a mianowicie chodzi mi o żel aloesowy, ten akurat jest holika aloes 99% i smoothing. To jest właśnie ten żel typowo 99% aloesu. Obstawiam, że czy ten, czy Skin 79, czy jakiś inny będzie działać tak samo, dla mnie po prostu wygodny, bo zapakowanie tego rewelacyjnie chłodzi. I tak naprawdę, jeśli chodzi o jakieś spalenie, bo ja przyznaję się, jednak za bardzo opaliłam dekolt na wakacjach, więc w tym momencie potrzebowałam już coś bardziej chłodzącego, tak samo jak Jad też musiał sobie plecy posmarować, więc w tym momencie sprawdziły nam się genialnie. Miałam też ze sobą, pamiętam, jeszcze balsam z aloesem, aloesu tyle co kot nam pokał, a to super sztos. Więc naprawdę powiem wam, że jeśli chodzi o jakieś podrażnienia posłoneczne czy po depilacji, może być, po depilacji chyba raz użyłam jeszcze przed wakacjami, wydało mi się, że w miarę okej, okay, ale żeby jakiś wow, wtedy boom, coś co nie załatwi zwykły balsam po typowo chociażby Issany, Venus czy innych dziwnych rzeczy po depilacji, no to nie zauważam różnicy, ale za to jeśli chodzi o parzenia, też jak was na przykład komar ugryzie, to mi na przykład sprawiło, że zlikwidował opuchliznę i też ja się na przykład nie drapałam, ale to już psychice bardziej działało. A i jeszcze może nie tyle dorzucimy to do pielęgnacji, tylko bardziej ogólnie perfum. Ja wiecie, że wam rzadko pokazuję perfumy, no bo to już jest kwestia gustu, co się komu podoba. Jednym perfumem, którym wam non stop mówię, o tym, co mi się non stop podoba, o tym, który był moim ślubnym perfumem, to jest Yves Saint Laurent Opium Black Flora Shock. To jest perfum, chyba zapamiętam go do końca życia i zawsze będzie mi się przypominał, miło wspominał i nie wymienię go. A tutaj mamy zapach od Tony Gard. Ja go dostałam, ja go znalazłam, powiem wam, że chyba nawet w kalendarzu adwentowym z Douglasa. Tak, bo Sephora miała seforowskie, to z Douglasa. I tu mamy My Honey Pure Spray. I tu mamy typowo właśnie taką słodką nutę. Czyli tu już będzie bardziej ambra, patchouli, bergamotka, zero cytrusów. Nawet tu nie ma wanilii, którą uwielbiam. Ale no powiem wam, że no pachnie genialnie. On nie dusi ani nic, wiem. Mogę się spryskać cała i wiem, że nawet ludzie wokół się nie duszą. Mnie to też nie dusi, a z racji tego, że ja jestem astmatyczką, to jednak wszystkie bardziej duszące zapachy, przeważnie perfumy mnie też duszą, tego większość leży. Ostatnio znalazłam 4 perfumy, które mi skisły, więc to już w ogóle bez komentarza. I zaczynamy to, co najbardziej lubię, czyli kolorówkę. Specjalnie zaczęłam od końca, bo akurat kolorówką się jaram, więc w tym momencie nie byłoby tego dreszczyka. Ale przechodząc do podkładów. Mam tak naprawdę 2 podkłady, które są moim odkryciem, które mi się sprawdziły. A mianowicie na pierwszy ogień idzie coś drogeryjnego, czyli Bourjois BB Healthy Mix BB Cream. I tu mamy
typowo nawilżający z kompleksem witamin A, C, E, B5. Aż musiałam sobie przypomnieć. To jest właśnie dwójka. Pamiętajcie, że mamy trzy odcienie. To jest wielki minus tych BB krymów. Typowo jedynka macie porcelanową, naprawdę prawie że białą jak ściana i dodatkowo świńsko-różową, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Chyba, że ktoś uwielbia te pierwsze numery z Rimmela, to jedynka będzie dla Was idealna. Dwójka chyba nigdzie nie mogę znaleźć, nie mogłam dostać testerów. To jest typowo właśnie taki żółciak. Jak nie byłam opalona, to minimalnie, nie, nawet bo dla mnie, chociaż nie, bo ja byłam już trochę wtedy opalona, żeby wyrównać do ramy, bo ok, a tak to odrobinkę rozjaśniacza, a trójka w ogóle jest już ciemna. Jak już wspominam, zapach mi się bardzo podoba, to jest coś niby cytrusowego. Wiecie, tu nie mamy typowo mandarynki, grejpfruta czy tam cytryny wyczuwalnej, ale tu jest coś jednak bardziej podchodzące pod cytrus. To jest typowo lekki krem BB z kompleksem witamin, niweluje oznaki zmęczenia, zapewnia 24-godzinne nawilżenie skóry i rozświetlenie. Więc tak, jeśli chodzi o nawilżenie, daje, rozświetlenie daje. Znaczy nawilżenie nie mamy 24-godzinnych, spokojnie, tu akurat producent przesadził, ale jeśli chodzi o właśnie takie początkowe uczucie nawilżenia tam do 5-10 godzin, spoko. I mamy tu efekt rozświetlenia. Wiem, że niestety pudry, przynajmniej puder, który teraz testowałam, nie dawał sobie rady przez cały dzień i jednak ten podkład trochę się wyświecił. Ale to bardziej przy wzmożonym jakimś ruchu, bieganiu i wiecie, wszystkich innych dziwnych rzeczach. Czy przy 35 stopniach testowałam właśnie ten podkład z pudrem, który Wam pokażę i początkowo było ok, tam do 5 godzin, 6. Później niestety już jak bombka. Ale to akurat podkład jest rozświetlający, więc tu nie mam żadnych pretensji. Minus jest wielki, to jest gama kolorystyczna. Co za producent wypuszcza trzy kolory i jeszcze totalnie takimi niedobranym? Nie mam pojęcia. No ale cóż. Lepiej. Zapomniałam Wam wspomnieć w ogóle najważniejszego o tym podkładzie, jeśli chodzi o krycie. On ma lepsze krycie, znaczy to już akurat bazuje na słoczach z drogerii i na tym, co jest w internecie, że on ma lepsze krycie niż Healthy Mix, ten typowo podkład. I to chyba każdy Wam tak powie. Ja miałam okazję sobie po prostu zesłoczować, w ogóle nałożyć na pół ręki jeden i drugi i widziałam, że jednak ten ma lepsze krycie, więc coś tam musi być. Kolejnym podkładem jest słodki podkład z Benefitu, czyli Hello Happy. Powinnam w ten sposób pokazać. Z buźką i napisem. Karton nie wiem, gdzie posiałam. Ja mam numerek 1 i ja mam numerek 2. To są mini wersje, bo chciałam przed ślubem coś przetestować i też miałam je w ogóle, zabrałam w ogóle na wyjazd niepotrzebnie, bo tu mamy w ogóle z SPF-em 15. Wiadomo, trzeba wstrząsnąć, bo one tu mają kulkę. Jest to podkład, jak wszyscy porównują do podkładu z Chanel Aqua, Vitamin Aqua, jakoś tak. Nie, teraz nie przypomnę sobie całej nazwy. Typowo właśnie mamy podkład, który daje nam, może nie tyle mat, to bardziej właśnie satynowy mat, coś tego typu. Mówię, ja mam jedynkę, która teraz w ogóle, jedynka jest w ogóle różowa. To, no ja niestety kupowałam to bez testerów, bo dopiero wchodził. Tak, w perfumerii, w której ja byłam, nie było, ale były mini jedynka, więc biorę. Niestety okazała się różowa. Dwójka jest już lepsza, ale mam, że też nie miałam okazji i tak naprawdę jedynkę miałam chyba częściej na twarzy niż to mnie. Tak, jakoś tak było. No bo dwójkę miałam ze 3-4 razy, później wiecie, stwierdziłam po wyjeździe, a teraz no dwójka to już w ogóle powiem, że za mnie za jasną, powinna mieć gdzieś koło czwórki, trójki, czwórki, ale ja też nie chcę powiedz teraz, po prostu na teraz podkładów, podoba mi się w miarę jakoś wyglądam bez podkładu, że też nie mam żadnych imprez takich ważnych, a jakbym miała, mam podkłady, mam przyciemniacz, wiecie,
Ja się ratuję po prostu w tym momencie przed ciemniaczem. Dla mnie to jest najlepsze tak naprawdę rozwiązanie. I wspominałam Wam już o pudrze, ale nie wspominam o jakim. Czyli Becca. To jest ten Hydra Misting Set and Refresh Powder. Tak, ja się nim zachwycam, ja się nadal nim zachwycam. Tylko, że no właśnie, on jest mało wydajny, tak teraz zauważyłam. W ogóle coś, co każdy producent powinien napisać, keep me closed. Moje włosy, z racji tego, że przeważnie wszystko jest pootwierane i dlaczego to nie starcza, dlaczego to się wysypuje. Ja mam w ogóle pierwszy puder z siateczką. Bo tak jak widzicie, tu jest typowo siateczka. Przeważnie mam pudry z plastikiem, więc to też jest ten, ale to jest też mój pierwszy puder wysokopółkowy, więc no to musiałam zobaczyć inne, czy Estée Lauder, czy Hourglass, wiem, że ma na pewno, może nie metal, plastik, metal chyba, ale oni też mają inaczej ułożone, więc to już też, nie wiem jak, nie pamiętam jak Ecocera, ale typu właśnie takie bardziej stricte drogeryjne, Vibo, Vipera, wiecie, totalna niska półka, chyba z tego co kojarzę Rimmel i Bourjois, oni na pewno mają plastik z tego co kojarzę. Wiecie, tak? To typowo jest puder, który ładnie matowi, nadaje taki właśnie matowi, ale nie na tak płasko, tylko typowo właśnie wygładza. No i efekt chłodzenia, jak się nakłada, jakby się nakładał mokrym pędzlem, mokrym gąbką, powiem Wam, że najlepszy. Dla tego efektu tak naprawdę kupiłam ten puder, sprawdzić czy on tak działa. Dla mnie sztos. Mi się mega podoba, no a mówię, na pewno po niego sięgnę, ale też będę, już wiem na jakiej zasadzie działa puder wysokopółkowy. Sorry, dla mnie naprawdę wydawało mi się podejście typowego konsumenta. Coś, co jest drogie, nie musi być dobre, a że ja tak naprawdę puder to jest coś, co zużywam bardzo w dużej ilości, prawie w takiej samej ilości jak podkład, bo jednak pudru potrafię nawalić na siebie. Wszystko jest później brudne, ale mniejsza z tym. Więc no w tym momencie nie zauważyłam różnicy. Kiedyś chyba miałam z Make Up Forever, ale taką, co bardziej mini produkt, próbkę, chyba mini produkt to był. No i nie widziałam aż takiego wow, był mat, ale nie było, że i przy bakingu miła, i tak ten podkład, ten korektor wchodził z marszkiem, no nie było to, mówię, też się skusiłam ze względu właśnie na Tati i jej film właśnie o tym pudrze. No, filmik też mam, postaram się podlinkować tam na dół też i info do wszystkich produktów też tam znajdziecie, standardowo. No i tak jakoś Tati mnie zachwyciła. Dla mnie akurat Tati jest na tyle rzetelną youtuberką, że można jej zaufać. W tym momencie zaufałam i to nie jest jedyny produkt, który kupiłam właśnie, bo ona go rekomendowała, bo ona go testowała i u niej się sprawdził, więc no akurat w tym przypadku nie jestem zachwycona, bo robił naprawdę rewelacyjny efekt. Sięgnę po niego, ale dzięki temu będę też sięgać po inne właśnie pudry z perfumerii, bo liczę na jeszcze lepszy efekt. Wiecie? Po co się zadowalić? Zawsze trzeba tę poprzeczkę podnieść. Zdecydowanie. Okej, okay. Się rozgadałam. Paleta do konturowania? Nie. Paleta do wszystkiego? Tak. Zdecydowanie. Pamiętacie mój zachwyt nad Urban Decay? To może było chyba w czerwcu. Teraz zastrzelcie mnie, bo nie wiem w jakim miesiącu wyszła ta paleta. Ale wrzuciłam ją już do ulubieńców, bo ze względu właśnie na wakacje też ją kupiłam, czyli Urban Decay Backpack. I to jest typowo paleta, która jest do makijażu oczu i teoretycznie do makijażu twarzy, bo mamy tu tylko rozświetlacz i róż. Nie mamy bronzera, też paleta nie posiada żadnego brązu, który mógłby służyć jako tak, nie ma żadnego cienia brązowego, który służyłby za brązem. Ma odczepiane lusterko. I teraz mogę Wam pokazać. Tak wyglądają cienie. Cienie mamy naprawdę właśnie albo taki mat, żeby jako baza,
Reszta to jest bardziej perłowa, oprócz tych dwóch, ale ten też nie, ten jest za bardzo ciepły, żeby w ogóle w jakieś dziwne rudości wszedł, żeby się nadawał jako brąz, więc niestety tu bronzera nie mamy. Nie, nie wygodnie tak palety. Szkoda mi. No powiem wam, że już nieraz widzieliście właśnie tą paletę w akcji. Mam takie mocne kolory. Mi się one bardzo podobały. Jeśli chodzi o tworzenie makijażu, to w ogóle była moja pierwsza paleta z Urban Decay. No i mamy też dwa róże i dwa rozświetlacze. Róży, z róży korzystam tylko jako cieni do powiek. Nigdy jako róż. Dla mnie one były za mocne, a rozświetlacze po prostu kocham. One tworzą taki kameleon, może nie tyle kameleon, ale one tworzą tak piękne efekty, tak delikatny błysk można zrobić. Na przykład sobie dodałam do tego wszystkiego jeszcze błysk, ale to jest tak delikatny. A w ogóle na oczach też wygląda. No i ja tą paletę zabrałam ze sobą ze względu właśnie na odczepione lusterko i na to, że miałam zabrać tylko paletę tom, bronzer i nic więcej. Znacie mnie. Zebrałam dwie inne palety do oczu, bronzer, jeszcze paletę, tą kasetę z Vivo. No bo co? Nie ograniczę się do jednego. Never mind. Ok. No i tak w sumie zostały mi jeszcze dwa produkty. Jeden mam dzisiaj na oczach i to od razu da się zobaczyć. No, już pierdzieliłam. Nowa maskara marki L'Oreal. Unlimited Mascara i to jest typowo czarna. Ona ma, jak możecie zobaczyć, ma typowo silikonową szczoteczkę, tylko jej fenomen jest taki, że oprócz opakowania to ona się wyginie. Ja nigdy z wygiętej nie korzystałam, jeśli chodzi o malowanie się. Ona tworzy bardzo ładny efekt właśnie bardziej wydłużenia i minimalnego pogrubienia, ale powiem wam, że dla mnie sztos. Pierwszy raz mi się maskara aż tak sprawdziła z drugerii, która nie była maskarą z Essence i ma jeszcze silikonową szczoteczkę, bo wiecie, że ja zachwycałam się i Bourjois tym twist up, ale w końcu to przekręcanie zaczęło mnie irytować. Na tyle, że nie sięgnęłam już po nią, nie sięgnęłam po tam ente opakowanie z kolei. A pamiętacie też, że zachwycałam się maskarą z Rimmela, Scandaline, Routlander, jakoś tak. Ale tu mamy już typowo grubą szczotę nylonową i ona jest bardziej pogrubiająca. Tu mamy jednak wydłużenie i powiem wam, że ten efekt mi się bardzo podobał. Wiem, że przekopałam pół internetu, jak tylko zobaczyłam, że ona ma wejść. Nie było jej nigdzie stacjonarnie, przekopałam pół internetu, ściągnęłam z jakiejś, Bóg wie jakiej strony. Jeszcze pamiętam, że wtedy dla kumpeli ściągałam, zamawiałam też i wow, powiem wam, że maskara sztos i naprawdę no jednak L'Oreal zaczyna robić coraz lepsze produkty, że te produkty, które są dobre, zaczynają wchodzić do Polski stacjonarnie, bo przeważnie jak mamy dobre maskary, czyli Baby Roll, Hypnestner, Genius i tam jeszcze parę, one są dostępne tylko w internecie albo za granicą. A tu mamy nowość, dobre, jeszcze stacjonarnie, czego chcieć więcej. W ogóle jakbyście ją chcieli kupić w dobrej cenie, to szukajcie w internecie, bo ona w internecie wchodzi za 35 zł, a stacjonarnie macie ją za 70. Never mind. I ostatnim produktem, który już mnie irytuje ze względu na opakowanie, ale to jestem ja, jest pomadka płynna marki Delia i to jest Matte Liquid Lipstick Metallic w odcieniu 102 Katie. Ona jest trwała, ona jest ciemniejsza, ona jest trwała, tak. Na tym mi najbardziej zależało i to mnie po prostu w niej zachwyciło, że nie odbija się na kubku ani nic. No i powiem wam, że naprawdę jest spoko. Ona jest ciemniejsza, więc do mnie teraz wygląda może nie jak nud, bo nudów obecnie nie mogę nosić, bo to nie pasuje, ale mówię, no teraz coś naturalniejsze, coś bardziej naturalnego. Teraz mam w ogóle, miałam inną pomadkę z Nyxa, bo musiałam znaleźć coś
Jak coś, co będzie bardziej w razice, coś bardziej sztosem. I trwałość nie jest aż tak od rana do wieczora jemy wszystko, tu niestety nie. Tu mamy mniej więcej pół dnia, jeśli gadamy, w momencie, kiedy już coś zjemy, wypijemy, no to ona się elegancko dosyć zjada. Ale mówię, nie trzyma się całego dnia, więc tu jest, to jest minus, ale ogólnie jeśli chodzi o pomadki, które no, naprawdę się trzymają, to jest dobre, bo powiem Wam, że w życiu nie spodziewam się, że Delia ma pomadki, które się trzymają. W ogóle produkty, które mnie zachwycą, bo Delia to tylko mi się kojarzy pukanki do włosów i henna dobry. To jest coś, z czym mi się tylko marka Delia kojarzy, a tu okazało się, że ma dobre pomadki, mam jeszcze podkłady z Deli, więc tu będę sobie testować, bo marka całkiem spoko. No, więc tak wyglądają w ogóle moje odkrycia wakacyjne. Dajcie znać, czy Wy coś korzystaliście, czy coś Was zachwyciło, czy czegoś chcecie większą recenzję, bo z tego, co się orientuję, żadne z tych produktów jeszcze nie ma takiej większej recenzji ani na kanale, ani na blogu. Jeśli chodzi o podkłady, postaram się to nadrobić. Przede wszystkim właśnie ten Hello Happy, ale to od razu przez mnie mieszać z mikserem. No, płatki genialne, więc mówię. Jeśli coś chcecie więcej i też dajcie znać, co Wy odkryliście w wakacji. W końcu mieliśmy 2 miesiące na odkrywanie cudownych kosmetyków, więc może coś Was zachwyciło, coś nowego, coś, czego się nie spodziewaliście. Jestem ciekawa i koniecznie dajcie mi w komentarzu. I dziękuję, kochani, Wam bardzo za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, kciuki do góry i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!